15 czerwca w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie harcerskiego ośrodka w Chorzowie odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem Moc Zielonych Atrakcji. Akcja została zorganizowana przez Śląską Chorągię w Związku Harcerstwa Polskiego we współpracy z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i połączona była z podsumowaniem konkursów Zielona Pracownia Projekt oraz Zielona Pracownia realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach tego przedsięwzięcia na młodszych i starszych uczestników czekały m.in. warsztaty edukacyjne, konkursy i ekozabawy. Przyroda i harcerze są nierozerwalnie od samych początków, czyli od ponad 100 lat ze sobą powiązani. No i staramy się nie tylko jakby patrzeć na to, co było w przeszłości, ale teraz też kultywować wśród dzieci taką miłość do przyrody i do tego wszystkiego, co nas otacza, do całego środowiska, bo to jest ważne. Dzisiejsze obchody będą miały taki wyjątkowy charakter, co przygotowano dla licznie zgromadzonej tutaj publiczności w różnym wieku. Tak, no, dostąpiliśmy tego zaszczytu, że możemy organizować wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach taki ekopiknik, podczas którego będzie rozstrzygnięty konkurs Zielone Pracownie 2018. W konkursie wzięło udział ponad 70 szkół z województwa śląskiego, które też w dużej części są laureatami tego konkursu i tutaj dzisiaj są przedstawiciele z tych szkół. My przygotowaliśmy różne stanowiska edukacyjne, ale też zabawowe, tak jak na przykład muchańce czy ścianka wspinaczkowa. Wiemy, że to zawsze dzieciaki lubią, to też jest trochę takie ćwiczenie sprawności fizycznej, ale dzięki zaprzyjaźnionym z nami organizacjami są tutaj bardzo różne aktywności, do których chcemy zachęcić dzieci. Są stowarzyszenia i fundacje ekologiczne, są służby krajowe, jest na przykład Górnośląski Park Etnograficzny, Lasy Państwowe, Stowarzyszenie Ziemia i My, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, Fundacja Park Śląski, Fundacja Anny Pasek, są oczywiście też harcerze ze swoimi aktywnościami, jest Krajowa Administracja Skarbowa, Planetarium Śląskie, także też sąsiedzi tutaj nasi parkowi. Wszyscy się włączamy, chcemy jakby pokazać właśnie, że przez zabawę, przez działanie i przez przeżywanie można też uczyć się ekologii. Dla zgromadzonych przygotowano sporo atrakcji. Wszystkie one miały oczywiście wymiar ekologiczny. Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony środowiska, nikt z odwiedzających imprezę nie miał okazji się nudzić. Mamy takie zabawy ekologiczne, coś co mam nadzieję będzie atrakcyjne dla dzieci. Nasza taka sztandarowa pomoc dydaktyczna, tak to nazywam, czyli ekologiczne koło fortuny. Dzieciaki kręcą, uwielbiają, co muszę powiedzieć, i losują proste pytania ekologiczne. Za dwa pytania jest jakaś drobna nagroda. Dodatkowo jeszcze na tych kolorowych puzzlach mamy słoiczki z różnymi ziołami, które wyhodowaliśmy w naszym ogrodzie sensorycznym i trzeba będzie teraz odgadnąć, po węchu mam nadzieję, że odgadną, przynajmniej jeden z tych zapachów. Co to jest? I jeszcze, żeby pobawić się w aktywizowanie zmysłów, mamy siatkę, tajemniczą siatkę, w której mamy różnego rodzaju elementy przyrodnicze, typu szyszki, mogę tak zdradzić, i zobaczymy, czy uda się dzieciakom rozpoznać bez pomocy wzroku takie elementy. My na co dzień współpracujemy bardzo mocno z innymi organizacjami, które mają podobne, zbieżne cele do nas, czyli edukację ekologiczną. No i harcerze są naszymi partnerami na stałe. My im zawsze się staramy pomagać w takich wydarzeniach, oni nam też, więc nie mogło nas tu dzisiaj nie być. Co przygotowaliście dla młodszych, dla starszych osób, które odwiedzą Wasze stoisko? No dzisiejsze stoisko ma taką specyfikę, że raczej dziecko przyjdzie na parę minut, więc staramy się w ciągu tych paru minut jak najbardziej otworzyć mu oczy i głowę, więc mamy i ciekawe tak zwane robaki dla dzieciaków, mikroskopy i binokulary, pod których mogą to zobaczyć. Mamy też prezentację śmieci i tego, jak długo się rozkładają w przyrodzie. Wszystkie nasze materiały edukacyjne dzisiaj można otrzymać u nas za darmo. Mamy też kolekcję piór i nasz ornitolog tutaj na miejscu o tym opowiada. Mamy czujnik do badania pyłów zawieszonych, więc możemy i dorosłym, i dzieciom pokazać, o co chodzi w smogu i w badaniu smogu. Taka forma ekologicznej edukacji najmłodszego pokolenia spotkała się z niezwykle ciepłym odbiorem, bowiem dzieci i młodzież mogły podczas zabawowych warsztatów nauczyć się wielu istotnych kwestii związanych z ochroną środowiska i poznać interesujące fakty dotyczące świata flory i fauny. Stanowisko Nadleśnictwa Katowice dzisiaj akurat prezentuje pszczołę miodną. No i najczęstszym pytaniem jest, gdzie jest królowa? I jak wygląda truteń, chłopczyk, gucio? Pszczoła wywodzi się z lasów. Jako lasy prowadzimy taki program przywrócenia tej pszczoły do lasu.
w różnego rodzaju barciach czy w ulach. Jest to dla nas, dla społeczeństwa bardzo, bardzo ważny owad z uwagi na to, że zapyla rzeczy, które zjadamy. Poprzez to, że można zajrzeć do tego ula, opowiadamy troszeczkę o tych pszczelich zwyczajach. Ludzie poznają tą pszczołę, no i chyba przychylniej na nią patrzą. I dowiadują się przede wszystkim tego, że jeśli pszczoły wyginą, to również my, ludzie, możemy zginąć. Tak, jak najbardziej. No chodzi tutaj przede wszystkim o pokarm. Możemy miodu nie lubić, ale korzystamy z tego, że pszczoła miodna zapyla ponad 80% roślin tych, które my później zjadamy. Jako leśnicy oczywiście to nie jest nasze główne zadanie, bo naszym głównym zadaniem jest utrzymanie trwałości naszych lasów, których na Śląsku jest bardzo dużo. Natomiast między innymi zajmujemy się również pszczołą miodną. Niezwykle interesujące dla uczestników było spotkanie z Krajową Administracją Skarbową. I choć wydawać by się mogło, że służby celne mają niewiele wspólnego z ekologią i ochroną środowiska, nic bardziej mylnego. Jesteśmy pierwszą służbą, która kontroluje podróżnych, która kontroluje przesyłki przybywające z zagranicy, a w znacznej liczbie przesyłek właśnie znajdują się okazy CITES, czy to no, żywe zwierzęta w mniejszej ilości, prawda, ale zwierzęta takie, które stanowią trofea myśliwskie albo produkty z tych zwierząt gotowe, odzież, wyroby, buty, portfele. No niestety, jeśli są przewożone bez wymaganych dokumentów, a te wymagane dokumenty to zezwolenia CITES, wtedy je zatrzymujemy. Przewóz okazów CITES, roślin i zwierząt, gatunków chronionych jest przestępstwem i podlega karze od 1,5 roku do 5 lat. Niewielu turystów o tym wie, że niestety decydując się na zakup tego rodzaju pamiątki z czasów, mogą podlegać odpowiedzialności karnej. O czym więc powinniśmy pamiętać, będąc właśnie na wczasach w egzotycznych krajach? Powinniśmy pamiętać o tym, że żywe zwierzęta powinny żyć tam, gdzie jest ich naturalne miejsce. Dziko żyjące rośliny również. Jeśli kupujemy pamiątkę w postaci gotowego wyrobu i widzimy, że jest to albo skóra zwierzęcia, czy jest to jakiś wyrób, który zawiera w sobie zwierzę, portfel, torba, pasek, no powinniśmy zawsze poinformować się, czy z tego zwierzęcia rzeczy można przywozić bez żadnych dokumentów. Jeśli są wymagane dokumenty, no to trzeba je po prostu załatwić, bo jeśli mamy załatwione dokumenty, zezwolenie na wywóz i zezwolenie na przywóz, wtedy organy, służba celno-skarbowa nic takiemu podróżnemu nie zrobią, wszystko jest legalne, trzeba go po prostu zgłosić do odprawy celnej. Z pewnością wiedza i umiejętności zdobyte przez młodzież podczas warsztatów, zabaw czy spotkań pozostaną na długo w sercach i umysłach najmłodszych i z powodzeniem będą przez nich wykorzystywane w praktyce. Kulminacyjnym punktem imprezy Moc Zielonych Atrakcji było podsumowanie tegorocznej edycji konkursów Zielona Pracownia Projekt oraz Zielona Pracownia. Przypomnijmy, że konkursy te organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mają na celu nagrodzenie projektów ekopracowni, których realizacja wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej, a także dofinansowanie realizacji ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych czy też chemiczno-fizycznych. Bardzo ważny projekt, bardzo ciekawy projekt, bo projekt, który łączy w zasadzie dwa zadania, dwie takie części zadań funduszowych. Po pierwsze tych projektów związanych z edukacją ekologiczną, a po drugie inwestycji. To jest projekt dwuetapowy, w którym nie tylko dofinansowujemy inwestycje w zakresie ochrony środowiska, nie tylko te twarde, wymierne, infrastrukturalne część, ale to jest projekt, który pobudza także kreatywność, bo przez ten pierwszy etap projekt zachęcamy i skłaniamy tak naprawdę szkoły, uczniów, młodzież do tego, żeby kreatywnie pomyśleli nad tym, jak ma wyglądać ich szkoła, jak ma wyglądać ich pracownia, w której mają się uczyć, i te najlepsze pomysły, które są najpierw nagradzane w tym etapie na projekt pracowni,
Dopiero w drugim etapie, tym, który dzisiaj rozstrzygamy, są dofinansowane w formie tej inwestycyjnej, gdzie finansujemy właśnie już modernizację tych pracowni, remonty ich, zakup wyposażenia, zakup nowych mebli, pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych, multimediów. I dlatego myślę, że jest ten projekt tak istotny, ponieważ łączy te dwie sfery i trafia do ludzi młodych, do dzieci, uczy ich tych postaw proekologicznych, co w przyszłości będzie się odbijało na tym, że te całe środowisko, stan środowiska naturalnego będzie się polepszał. Niemniej ważny jest chyba też aspekt finansowy. Wiemy, że placówki oświatowe, szkoły borykają się z problemami finansowymi. Tak, jak najbardziej. Ta kwestia modernizacji szkół, remontów, stworzenia takich nowoczesnych, ale też przyjaznych wizualnie warunków nauczania jest bardzo istotne, żeby dzieci, młodzież, która do szkoły przychodzi, nie wpatrywała się tylko w książki, tylko w zeszyty, ale żeby to otoczenie, w którym tą naukę pobiera, było dla nich przyjazne, bo to wpływa też na jakość kształcenia i na efekty. Dlatego myślę, że ten projekt jest z tego powodu tak istotny i ciekawy. Przez kilka lat funkcjonowania tego konkursu Zielone Pracownie, no kilkaset szkół wzięło w nim udział z powodzeniem. Będą kolejne? Tak, będą kolejne. Będziemy przygotowywać w przyszłym roku już kolejny nabór. W tym roku około, na drugi etap, już ten inwestycyjny, około 130 złożonych projektów, 68 dofinansowanych i prawie 2 miliony złotych środków, które Wojewódzki Fundusz przeznaczy na Zielone Pracownie, na dofinansowanie tych zadań. Wśród laureatów zielonych konkursów znalazły się m.in. Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach, Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku czy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach. Nasza wymarzona pracownia jest podzielona na kilka takich odcinków i zaczynamy od takiego miejsca geologicznego, bo tam dzieci będą mogły poznawać skały, minerały. Będziemy mieć taki kącik właśnie ekologiczny, gdzie dzieci będą mogły segregować odpady, uczyć się, jak te odpady się segreguje, ile lat rozkłada się coś, żeby nie śmieciły niepotrzebnie, żeby widziały, żeby ta świadomość ich była większa, żeby to mogły naocznie widzieć. Będziemy mieć piękny kącik oranżeryjny, z którego bardzo się cieszę. Będziemy mieć mnóstwo roślinności. Będziemy mogli hodować te rośliny, obserwować ich wzrost, rozwój. Będziemy mieć też kącik, bo w naszej pracowni wcześniejszej przyrodniczej, bo teraz ze względu na zmianę całej reformy, no niestety przyroda rozbiła się na nauki przyrodnicze, czyli już poszczególnie biologię, geografię, chemię i fizykę, więc bardzo się cieszę, bo tam zawsze mieliśmy te zwierzęta, też będziemy mieć taki kącik zoologiczny, gdzie dzieci oczywiście obserwują życie, rozwój tych zwierząt, także będziemy mieć też taki kącik relaksacyjny, w którym no, dzieci po powrocie z zajęć terenowych, bo w naszej szkole bardzo dużo wychodzimy na zajęcia terenowe, bo mamy taki obszar zielony, to jest zielony obszar Bytomia, to jest obszar Stolarzowic na granicy, gdzie mamy Segiet i oczywiście Tarnowskie Góry, tam mamy Dolinę Dramy, więc wychodzimy w okolice Doliny Dramy, badamy czystość rzeki, wody, sprawdzamy. Oczywiście wychodzimy na zajęcia ornitologiczne, bo będziemy mieć teraz taki sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli te zajęcia jeszcze lepiej przeprowadzać. Jak właśnie nowa pracownia może wpłynąć na zainteresowanie uczniów przedmiotami takimi jak przyroda, biologia, fizyka, chemia? No ja uważam, że w ogóle te przedmioty są fantastyczne. Zresztą ja jestem nauczycielem tych przedmiotów i uważam, że dzieci przede wszystkim powinny poznawać świat nauk przyrodniczych przez eksperymentowanie, doświadczanie. Dla mnie praktycznie wszystkie zajęcia prowadzone to jest każda taka lekcja jest, można powiedzieć, takim teatrem. Chodzić na zajęcia na zewnątrz, w terenowe, a potem po powrocie możemy omawiać, jak teraz będziemy mieć zajęcia ornitologiczne, będziemy mieć więcej lup, czy więcej lornetek, będziemy mogli obserwować życie ptaków, bo tam jest mnóstwo ptactwa, roślinności.
Także myślę, że młodzież, no bo już w sumie będziemy też i 7., 8. klasę, że dużo z tego skorzystają, że to będę starał, zresztą ja ich tak zawsze staram się zachęcić i podkreślać, że bez względu na to, w jakiej dziedzinie życia w przyszłości będą, to zawsze te nauki przyrodnicze gdzieś się będą przewijać i będą im potrzebne. Po raz pierwszy wzięliśmy udział, przeczytałam oczywiście w internecie na stronie www.zielonepracownie2018 i postanowiłam, że coś zrobimy dla naszej szkoły, coś dobrego. I się udało, pierwszy raz w start w konkursie i od razu wygrana. Tak, i to było no, niesamowite szczęście, po prostu aż mi do tej pory serce drży z wrażenia. Postaraliśmy się, żeby ta pracownia była kolorowa i piękna, ponieważ wiadomo, że szkoła podstawowa w tej chwili to i 7., 8. klasy, więc i geografia, i biologia, więc na pewno w szkole tego brakowało, a ja jestem dyrektorem szkoły, więc miałam takie wyczucie, że coś dobrego możemy dla szkoły zrobić i dla naszych uczniów przede wszystkim, żeby ta nauka też była taka nowoczesna, chociaż cały czas jako jesteśmy szkołą eko, więc bierzemy udział w różnych konkursach, a to będzie takim uzupełnieniem i takim dopięciem tych naszych działań. Jak więc będzie wyglądała wasza zielona pracownia? Co za pomoce dydaktyczne zaplanowaliście właśnie w tej ekopracowni? Na pewno będzie kolorowa i inna niż wszystkie klasy w naszej szkole, bo na pewno dzieci nie będą siedziały tak w ławkach, tylko zaprojektowaliśmy sobie stoliki kolorowe. Dużo mikroskopów, bo chcemy obserwować przyrodę nie tylko na żywo, ale również pod mikroskopem. Oczywiście jak woda przebiega w glebie. Będziemy hodowlę mieli w pracowni. Będziemy obserwować świat pod względem geograficznym, a więc jakieś nowe globusy podświetlane. Oczywiście nie może zabraknąć tablicy multimedialnej, bo to dzieci uwielbiają pracować przy tablicy multimedialnej, a poza tym jest dużo programów, prawda, do tej tablicy takich przyrodniczych, geograficznych, więc będzie to na pewno nowoczesna, super pracownia. Dużo zieleni, dużo kwiatów, dużo hodowli. Pierwszy raz i od razu nam się udało. Jaki więc jest wasz pomysł na zieloną pracownię? Słuchać młodzieży, patrzeć jak się zmienia świat, co się w nim zmienia, no ale przede wszystkim pomysły od młodzieży, bo ponieważ oni będą tam w tej klasie się uczyć, zdobywać wiadomości dotyczące ekologii i nie tylko, ponieważ nasza pracownia jest to pracownia biologiczno-geograficzna. Została też wzbogacona w multum pomocy dydaktyczne, gdyż do tej pory mieliśmy ich mniej. No a wiadomo, że jesteśmy w XXI wieku, w związku z tym ta pracownię trzeba pomalutku wszystkie modernizować. Jak zmieni się nauczanie tych przedmiotów przyrodniczo-geograficznych właśnie dzięki tej nowej sali? Myślę, że będzie bardziej tutaj, ta pracownia jest bardziej nastawiona teraz na to, żeby wykorzystywać nie taką suchą wiedzę, ale przede wszystkim, żeby nabywać umiejętności. Będzie też nie tylko prowadzone doświadczenia w tej sali, ale również będziemy wychodzić na zewnątrz, bo wiadomo, przyroda jest na zewnątrz, nie w sali. Chociaż będzie nam ją przypominała, ponieważ mamy na podłodze, mamy wykładzinę, na której są poziomice geograficzne i zaznaczone polskie szczyty, no a wokół będziemy mieć zieloną ścianę, która będzie nam przypominała przyrodę. Nasza zielona pracownia będzie się składała z dwóch części. Jedna część to będzie klasopracownia, która będzie pracownią zamkniętą. Natomiast mamy to szczęście, że przy tej pracowni mamy taras, który właśnie też próbujemy zagospodarować jako ekopracownię na zewnątrz. I w tej części dzieci będą sadziły roślinki, hodowali różne zwierzątka, także ta pracownia będzie i w części otwartej, i w części zamkniętej. Mamy nadzieję, że będzie służyła nie tylko klasom starszym, ale również młodszym, ponieważ jesteśmy też zespołem szkolno-przedszkolnym, także będą korzystały z niej i przedszkolaki, więc myślę, że na pewno będzie to wielka radość dla naszych dzieciaków.
Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z pewnością będzie organizował kolejne edycje tych zielonych zmagań, by każda chętna placówka oświatowa mogła zmienić swą salę do nauk przyrodniczych w ekopracownię na miarę XXI wieku.